Sowa Kasia zbiera grzyby. Minęło lato i nadeszła piękna, złota jesień. Sowa Kasia razem z tatą wybiera się do lasu. Jest bardzo podekscytowana, ponieważ pierwszy raz będzie miała okazję zbierać grzyby. Przed wyprawą tata udziela sowie Kasi wskazówek. Posłuchaj mnie, Kasiu, to bardzo ważne, mówi z powagą tata. Zawsze zbieramy tylko te grzyby, które znamy i co do których jesteśmy pewni, że są jadalne. Unikamy grzybów mających pod kapeluszem blaszki. Łatwo można je pomylić z grzybami trującymi. Lasu nie wolno zanieczyszczać. Jeżeli będziesz miała jakieś śmieci, zabierz je ze sobą i wyrzuć do śmietnika. Nie oddalamy się od siebie, ponieważ w lesie bardzo łatwo można się zgubić. Pod żadnym pozorem nie rozpalamy ognia. Jeżeli natomiast zobaczymy gdzieś dym, natychmiast dzwonimy po straż pożarną. Sowa Kasia z uwagą wysłuchała wszystkich porad taty i nie może się doczekać, aż znajdzie swojego pierwszego grzyba. Minęło pół godziny, jednak koszyk sowy Kasi nadal pozostaje pusty. Pierwotny entuzjazm, jaki jej towarzyszył na początku wyprawy, całkowicie przeminął. Straciła wszelką nadzieję na znalezienie grzybów. Na domiar złego upuściła swojego ukochanego misia, który miał jej przynieść szczęście. Powoli schyla się po ulubioną maskotkę i nagle dostrzega coś dziwnego. Spod okazałej paproci wystaje długa nóżka z brązowym kapeluszem. To piękny grzyb. Sowa Kasia jest uradowana. W końcu jej poszukiwania przynoszą efekt. Szybko zrywa grzyba i biegnie do taty, żeby sprawdził, czy jest on jadalny i czy może go wsadzić do koszyczka. Tata dokładnie ogląda znalezisko i po chwili wydaje werdykt. Piękny podgrzybek, Kasiu. Moje gratulacje. Obejrzyj dokładnie okolice. Grzyby lubią rosnąć obok siebie. Sowa Kasia rozgląda się uważnie dookoła i już po chwili dostrzega kolejnego grzybka, a później następnego. Tata się nie mylił. Sowa Kasia trafiła na prawdziwą grzybią rodzinę. Ostatecznie udało jej się zebrać cały koszyk grzybów. Po powrocie do domu wspólnie z mamą gotują pyszny sos, a tata przygotowuje grzybki do marynowania. Sowa Kasia nie może już doczekać się kolejnego grzybobrania. Jeśli spodobała Ci się ta bajka, polub ją i zasubskrybuj nasz kanał.